kto wyjeżdżali tak długo. Thank you for your waiting. And it's very incredible that you are waiting for the poetry. A to очень замечательно, что вы ждали на стихи. Это совсем как бы в другом свете. Мои стихи здесь. 15 стихов я ей написал здесь, в Ереване, после двух месяцев. I was writing this poetry during this 2 months of being here. I don't know if I should translate in English or should I stay with Russian? Just stay Russian. Stay Russian. Someone wants both languages. Language English, raise the hand. English. Yeah, there is Russian. Okay. Russian. Russian. Okay. Russian. And Russian. Yeah, so I think I will go from one to another. Okay. And some of them will be in Polish. Извините, некоторые стихи по-польски. Так начинаем. Пожалуйста, Didio, start. Первый стих – это стих оригинальный 13 века, польский первый стих. Он называется «Богородица». The first poem is original from the 13th of century. It is the first Polish poet. Богородица. Богородица Dziewica, Bogiem sławiona Maryjo. Zyszczy nam, spuści nam, Kyrie eleison. Twego dziela Chrzciciela Bożyce, słysz modlitwy, jąż nosimy. Co nam raczysz, o to prosimy. Tu na ziemi w miarę chleba, po żywocie rajski przebyt, Kyrie eleison. Ja сделал как бы современную версию этой стихи. Она называется Ереванская Богородица. I was writing a poet about the same thing, about the Holy Mother, but I add Yerevan Holy Mother. Jerewańska Bogurodzico, Bogurodzico Dziewico, Jerewańska Stolico, ześlij nam pełnię swoich łask, spraw nam życie bez wad, Kyrie eleison. Poprzez Jana Chrzciciela, bezgłowego mściciela, wyjednaj u syna krzyżowego chudzina, dostatek i słodycz żywota ziemskiego, rajskiego ogrodu bez jadu wlaczego, Kyrie eleison. Jerewań, 14 września 2010 roku. To Jerewań, 14 sierpnia 2010 roku. Все начало с того, что мне пригласили здесь университет Ереванский государственный университет, тоже польское общество. И как я получил эту весть, это знание, стихи начали приходить один по второму, еще в Польше. Первый стих, он называется «Еревань мать». When I received the news that I am coming to Armenia, the poetry start coming to me very rapidly. I just writing, even in Poland. And first, very, very strong, it is about mother of Armenia. Armenia mać. Kto mnie budzi 3 godziny przed świtem? Kto zapala świecę nad pustą łożnicą? Stara mać w Jerewaniu wyciąga różaniec z granatów. Wyschniętą ręką kreśli znak pokoju.
Nad siwą głową płoną w tych kolorze obrazy świętych synów. Zdobywcy kosmosu, menadżerowie złudzeń, ikony biznesu. Wszyscy przyszpileni do złuszczonego na skórka tapety. Milanówek, Polska, 31 sierpień 2010 roku. Może pokażę, jak ja pracuję ze stichami. To będzie na wideo. U mnie małka kamera. Ja zachodzę w niektóre miejsca i tam pouczajca jakby eti stich. To będzie zrobione w Jerewaniu, Fizgaradok, jeśli znacie. Tam jest takie zdanie, gdzie ja pracował 30 minut i pouczył eti stich. Można? Można? Второе видео. Sitting in the corner of this class room lab, reading phrases from the lonely walls, Tupac and Sacco. Are you here with them? Перевода. Так как я сказал, все эти стихи
начали появляться еще в Польше. Но как я приехал здесь, Арарат начал как бы работать со мной. When I came to Armenia, the Ararat Mountains start to work with me. And there is a quite few poems about the Ararat, and now it will be a part of this place. Nie chcę mieszkania z widokiem na Twój grzbiet, święta góro, objawienie moich snów. Chcę Cię dosiąść, pędzić tam, gdzie chcesz, nieść duszę swoją w błękit Twoich snów, święta góro, objawienie moich snów. Chcę Cię nawiedzać, kiedy dasz mi znać, że chcesz pielgrzyma przyjąć pod swój dach, święta góro, objawienie moich snów. Nie chcę otwierać okna, gdy oko jeszcze śpi. Święta góro, objawienie moich snów. Chcę Cię podziwiać, wielbić w pełni sił, czytać księgę Twoją rozwartą znów dziś. Święta góro, objawienie moich snów. Jerewan, 19 września 2010 roku. From the top of the roof of the primary school Fitzgerald. В этом стихе я сказал прямо, что я не хочу иметь квартиры с окном на Арарат, потому что это святая гора. I wrote in this poem that I don't like to have a flat with the windows open to the Ararat mountain, because I feel it's a holy mountain. So either I am pilgrim to this mountain or I am nobody. Я получил эту шапку в Тбилиси, в еврейской синагоге, потому что я написал стих, который называется «Кадиш». «Кадиш» — это молитва за умерлых. Но эти умерлые — это не человек, это печка. Это чешская печка, которая 20 лет работала в моем доме, но и как я уезжал, надо было поменять эту печку на новый модель, да? Но я вошел в это месте, где эта печка лежала, и подумал, что да, это мертвый, надо сделать кадр. When I was ready to go to Yerevan, we changed the gas heater, and this gas heater was a Czech production called Mora. When I saw this gas heater on the floor, I was feeling like somebody was dead. So this poem is about this gas heater. Na płask, na wznak, w poziomie, leżą na posadzce zwłoki pieca gazowego marki Mora. Odcięte aorty ciepła, żyły gazu, oczerniałe oczodół paleniska, bezgłośnie wołają o Kadisz. Młody Szymborski,
przywołuje brakujących braci w żałobie, rodzinę Lewiego, ich sąsiadów, przyjaciół, zwierzyniec, których ogrzewał swym syczącym płomieniem przez lat 20 piec gazowy marki Mora. 3 września 2010 roku, Milan. W tym stichie pojawia się taki człowiek, on nazywa się Młody Szymborski. Jeśli wy znacie polską poezję, Szymborska to noblistka, da? U niej nie dzieci. No w moich stichach pojawia się młody człowiek, który nazywa się Młody Szymborski. To pars parole mienia. No ja nie znaju, jak da ja pałciu nobelską premium, no u mnie taki stich Młody Szymborski. Niemnożka żartobliwy, no paka jeszcze nie takiej drożnych stichów. Może ja przeczytaję. If you know the Polish poetry, definitely you met the name Szymborska. She is a Nobel Prize winner, and in my poetry appear as such a man called Jan Szymborski. Szymborska, u niej nie jest nikakich dzieci. Szymborska have no son, no daughter, no children. In my poetry appear a man called Jan Szymborski. Znaczy, to ja. Młody Szymborski. Jeszcze nie czas na rozwijanie zielonego sukna. Jeszcze nie czas na tłum i oklaski. Akademicy spokojnie palą jointy. Piszę wiersz dla delikatnych uszu sukiennego mola. The joke is on the end that Jan Szymborski is writing a poetry for such a small animals living in such a place like a corner of this material. And it's called mol. Ja думаю, że to po rusku, a to też mol nazywается. On pisze stich dla очень delikatnych uszu tego mola. And now a little bit for the English speaking people. These poems I wrote in English. My English is not the best, but sometimes I am thinking in English, so this is why some of the poetry are in English, literally writing. У меня от времени до времени появляется английский стих. Он написан прямо по английскому. Я его не переводил на польский или на русский. Это как бы получилось. I see this massive mountain every day. Every day is different. Every day is the same. How to catch this mountain? Forget it if you can. This mountain is already catching you and laughing of you. From the top of the primary school, Fizgaradok, it's serious stuff.
describing beauty. Ja napisał eti stich w Jerewaniu. Nie de Czechow School. Tam taka malinka dziewczynka podnimała się na lesnicy. I eti stich jest dla niej. Climbing beauty. Are you climbing the stairs every day? Stepping your black shoes on each step. 248 every day, down and up, from M to F. Your black shoes, your white legs will tear down when you stay 16. And you dress like Madonna for your university course, forgetting 240 steps towards your ID card. 16 of September 2010 from 12:20 to 12:32. Irvine stairs, 152 steps near the Bahram Yan Street, School of Chair. Squashing beauty. Ja uvidel etu dziewczynkę w marszrutce numer 27. Ona, tam było ocień mnogo ludzi, tak ona nie siedziała, tylko stała w takiej położeniu, że ja widział jej ruku, da? To było 16 sierpnia. I zaczęło takie malinkie, co to płynąć, da? No to będzie po angielsku. Squashing beauty. Are you bleeding? Bleeding tears from your pit? Freshly depilated with a sharp blade from Iran? One drop and another, slowly flowing down from the tiny spots of your intimate cutting grass. Gathering drops coming to the edge of the Madonna dress, stops there, forming round drop of your stress. Your 175 centimeters beauty is squashing in marshrutka number 29. Did you have a breakfast some of the days? I don't think so. You are so slim. Marshrutka number 27. One of the last poem, I mean not from this, but from writing. It was a information which I supposed to put in some public places. Eti stich, eto informacja, którą ja chciał pomieścić w supermarkecie. Ogłoszenie. Potrzebna pani do sprzątania małego mieszkania. Nużna żeńszczyna da... tak, żeby zdjęłać pariadek w maleńkim kwarcie. Telefon 52 76 52 Jerewan. Potrzebna pani do sprzątania małego mieszkania i do gotowania. Jerewan 52 76 52. To nużna żeńszczyna da
sprzątania i do gotowania. Znaczy, sztuka nadziałała gotowana. Potrzebna pani do sprzątania małego mieszkania, gotowania i prania. Jerewań 52, 76, 52. Potrzebna pani do ogrzewania mojego ciała. 52, 76, 52. Jerewan. No może nada 11. Последняя informacja to нужна женщина, чтобы немножко тепла для этого тела сделала. Да? А по-английски the last sentence is I need a woman which be a heater of my for my body. Masis. Nie widziałem ciebie już tyle miesięcy, tyle lat nie wchodziłem do wnętrza, nie patrzyłem na twój śnieżny grzbiet. Nie wiedziałem, że można żyć bez powietrza. W drodze, by zobaczyć jeszcze raz Masis. I think now we will see the video about Masis. First and the last one. Мы увидим теперь стих, который я сделал здесь. Do I just catch this mountain? Forget it. If you can. This mountain was already catching you and laughing with you. September, 90 September, 2010. From 8 to 8:05. Here, primary school, empty window on the roof. Od razu, последний. The best view of Ararat is from the top of the roof. Very lovely light of the primary school. It stays this way from the past of 19. No one is teaching here. No one takes a note. Some birds are singing the songs of sunrising time. Ducks are biting down. People still sleeping now. The mountain are watching. No one takes a note. Who is speaking? Ararat knows. Thank you very much for your attention.